Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Marcin się witam. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zaskoczyły pana wyniki sondażu Cebos, które przed chwilą czytałem. Bardzo lubimy Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków i oczywiście Ukraińców, także Czechów, a nie lubimy Rosjan. To znaczy, te wyniki na plus są raczej stałą tutaj tendencją sympatii. Może no najbardziej bym powiedział coś takiego budującego w tych wynikach, to jest to, że na wysoką pozycję właśnie weszły także obywatele Ukrainy. Bo jak wiemy, no te antypatie, sympatie kiedyś podejrzewam, że w podobnym stopniu były co do Rosjan, jak i co do Ukraińców. Tutaj mamy już za sobą... Ponad rok udzielania pomocy no, funkcjonowania tej mniejszości w Polsce, która też przecież czasem niesie pozytywy, czasem jak w każdej większej społeczności mogą być jakieś negatywne zjawiska, a jednak ewidentny wzrost sympatii to jest bardzo, bym powiedział, ważny, ważny fakt, godny podkreślenia. Natomiast co do Rosjan, no, myślę, że tutaj oczywiście płacą oni jakby pewną zbiorową odpowiedzialnością za popieranie Putina, tak, bo generalnie. Yy, jeszcze całkiem do niedawna. Nawet pamiętajmy po Smoleńsku wypowiedź wtedy preza Kaczyńskiego, że oddzielaliśmy jakby społeczeństwo rosyjskie, od władzy, tak? No niestety, to było chyba jednak troszeczkę takie chcieństwo nasze. Okazuje się, że ta władza, to społeczeństwo w całej masie jednak popiera te działania barbarzyńskie. No i to musiało spowodować taki skutek. No zresztą jak ktoś posłucha, zachęcam Państwa do tego, żeby odtworzyć materiały Bielsatu na... Chociażby YouTube, gdzie publikowane są rozmowy zwykłych Rosjan tych z frontu ze swoimi rodzinami, to człowiek chwyta się za głowę, bo, bo stwierdzenie, ja ich wcale nie żałuję, czy, czy, czy ile nakradłeś, to są na porządku dziennym, więc to są naprawdę rzeczy, rzeczy poważne. Cezar Kazimierczak, prezes Związku Pracodawców Polskich, mówił, że kto nie rozumie tego, co dzieje się na Ukrainie i to jak oni walczą dla naszego bezpieczeństwa, no to nie powinien się na ten temat wypowiadać. No i w pełni się zgadzam z tą wypowiedzią. Panie prezesie, jeśli chodzi o Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową Odra, bo to ważny temat, Odra, Warta, to też, się, to też się łączy. Unia Izb Łaby i Odry, przyjęliście stanowisko, które, no właśnie o czym mówię, jeśli chodzi o inwestowanie w rzeki? No, próbujemy jako ludzie gospodarki i biznesu, bo tam jest ponad 20 organizacji po stronie niemieckiej, kilka w Czechach i kilka w Polsce. Tutaj mamy tą zachodnią ścianę Polski, czyli od Szczecina przez tutaj naszą Izbę Wrocław aż do Opola, a więc można powiedzieć wzdłuż Odry, tak jak się układają te, te organizacje gospodarcze. I no, szukamy rozwiązania konstruktywnego w tym całym obecnie, bym powiedział, rozedrganym politycznie temacie. Wiadomo, że no, nie służą jakimś długofalowym planom rozwoju tutaj czy rewitalizacji odry. Te działania poszczególnych grup, czy to zielonych, czy lokalnych polityków, także najczęściej z tej proweniencji z Brandenburgii chociażby. No ale jest w tym wszystkim pocieszający fakt, iż biznes niemiecki, organizacje gospodarcze, bo to nie jest tylko Izba z Frankfurtu, ale także i Mecklenburgia i tutaj na południe, czyli Kottbus, Saksonia. A te organizacje I... przedsiębiorców są silne w Niemczech? Są bardzo silne. No one są, że tak powiem, poważnymi partnerami dla administracji. One właściwie utrzymały, bo to nie jest nowe stanowisko, one było cały czas podobne, cały czas m.in. modernizacja odrytu to był jeden z korowych takich tematów dla Unii i i obawialiśmy się tego jako strona polska, że pod wpływem polityki raptem zacznie się troszeczkę wycofywanie, rozmydlanie tematu i tak dalej. Tematu tutaj, po, po, żeglowności Odry i tak. wykorzystania rzeki dla celów gospodarczych. Oczywiście, gospodarczy. że, że no my dzisiaj jesteśmy, czy ktoś do końca to popiera albo wierzy, bo to nieraz jest też kwestia wiary, jeśli chodzi o, o, o skutki klimatyczne a przede wszystkim o, bym powiedział, źródła, to tak jest skonstruowane i prawo i tak skonstruowany jest ten zielony ład i tak dalej, i tak dalej, więc no, trzeba realnie też właśnie jako ludzie gospodarki się do tego dostosować i, i nie ma co tutaj szat rozdzierać i to, że te działania inwestycyjne muszą być zgodne z tymi zasadami środowiskowymi, to jest też oczywista oczywistość, prawda? Natomiast to nie znaczy, że mamy po prostu no teraz tylko chodzić tak z wędką i spacerować Zdłuż rzeki i patrzeć jak ona się Przywraca do rzeki naturalnej No to są zupełne absurdy A transport będzie się odbywał ze Szczecina Świnoujścia w kierunku Berlina No, no i tak jest przecież no tak jest, to, to, to... To Dzisiaj jest zresztą no, Niemcy robią na przykład kanały lateralne Wzdłuż po swojej stronie Wzdłuż Odry no I, i to I ta druga okay. wewnętrzna Idzie po prostu no, na, na, na full tak? a, a my tutaj będziemy dzielić włos na czworo No tak? dobrze to y bo występowanie jakby po stronie interesów Polski jest skłócaniem się ze stroną niemiecką w Pana opinii? Czy można to pogodzić po prostu? Dobre relacje, no to ale my stan, też pilnujemy to jest Stanowisko swojego. nasze przede wszystkim pokazuje, że, że, że takie no publiczne czy medialne stanowisko niemieckie nie jest jednolite, i to jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, jak zawsze ogromne znaczenie ludzie gospodarki w Niemczech mieli dla kształtowania polityki państwa. Często wręcz, no, czy to dobrze, czy źle, ale to te, bym powiedział, lobby przemysłowe nadawało kierunek, zresztą ten wschodni także, powiedzmy tak, sobie, tak. To nie jest tylko kwestia jakiejś miłości bądź braku polityków, ale bardzo silne żądania lobby przemysłowego. I tutaj w jakimś sensie to jest dla nas ratunek, bo myślę, że gospodarka po prostu swoje prawa się upomni prędzej czy później te decyzje Sądu Administracyjnego, na ile ja je czytam, one są bardziej związane z pewnymi brakami Technicymi formalnymi. Nie, 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 nie miejsce, nie czas, żeby tutaj wchodzić w niuanse, ale tak naprawdę NSA nawet nie rozpaczył merytorycznie sprawy. Tam z pewnych innych względów zostało to wstrzymane i te, to trzeba po prostu teraz te proceduralne sprawy wyprostować i myślę, że to pomału pójdzie do przodu jest prawomocne pozwolenie na budowę. Nie ma czegoś takiego w polskim prawie, że, że jakieś zawirowanie z decyzją środowiskową, jeżeli ona już weszła do obiegu, powoduje automatyczne wstrzymanie albo na przykład unieważnienie decyzji pozwolenia na budowę, więc myślę, że jak zwykle troszeczkę jest tam więcej szumu medialnego niż to warte. No, no wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że w pewnym momencie, kiedy już zaczęły się te prace na odrze, to dotyczy też Lubuskiego no, Most tak. wszy... no, to co ma być też w tak. robione, przecież to wszystko ma być w parametrach cztery albo, albo 5 nawet kategorii, także to są zupełnie inne prześwity i, i, no, nie, I nie wyobrażam, by ktoś miał teraz to cofnąć. Nie? No, to jest absurd. Zupełnie. No ale y, swoje, y, swoje uwagi zgłosili ekolodzy po stronie polskiej i niemieckiej i także politycy, zwłaszcza z Brandenburg. landu Brandenburgia. Tak, tak. Więc tak, tak. Tutaj mamy ewidentne... No, myślę, że zadanie dla polityków po polskiej stronie, żeby przekonali swoich partnerów z landu. Także zadanie, powiedzmy sobie szczerze, wprost dla władz województwa lubuskiego, bo oni najczęściej się kontaktują, są bezpośrednim partnerem Brandenburgi, przecież nie jest trwają. bezpośrednim znaczy, partnerem z rząd centralny Polski, hmm. tylko właśnie władze wojewódzkie na co dzień. I, I tutaj powinniśmy w ramach tych relacji im to Próbować wytłumaczyć. To ja zapytam, czy widzi Pan taką wolę po stronie Urzędu Marszałkowskiego? Pytam dlatego, że chociażby pojawił się pomysł powołania parku. E, zdaje się to jest Dolina Dolnej Odry, tak to się chyba nazywa. E, no ale. E, parku, który ma w jakiś sposób no, gdzieś tam na końcu też no, ograniczyć pewne inwestycje w czy znaczy, może, może nie de facto, znaczy nie de jure, a de facto, no bo mamy też przecież park Ujście Warty i on de facto no, funkcjonuje realnie obok powiedzmy tych inwestycji i tych celów rozwojowych, więc to nie można tak z góry przesądzić, że powstanie jakiegoś nowego parku narodowego gdzieś tam w okolicach Odry to od razu jest no nie no, Ale gdzieś na końcu mogą no, być Ale problemy, na pewno tak? przede wszystkim może być to dobrym pretekstem, właśnie na przykład dla zielonych, dla ekologów, dla przeciwników, <laughs> ten żeby się właśnie na to powoływać, i to jest problem. Natomiast jeśli chodzi o intencje zarządu województwa, tak, mimo kontrowersji, mimo tam różnych wrzutek, typu ta, po tej przydusze i tak dalej, i tak dalej, nie chcę wchodzić w szczegóły, nie wyobrażam sobie, żeby zarząd polskiego województwa mógł mieć inne stanowisko. Ja tak pytam o te inwe, o inwestycje i prędkość, bo kiedyś tutaj koło Radia mieliśmy na ulicy Parkowej ogromną kałużę i co roku była tak potężna, że ciężko było nawet przejechać autem. Baliśmy się, że któregoś dnia wyląduje tutaj Czapla Siwa. I nie wyremontują nam tutaj... Albo dwie żabki. Tej, Albo tak, albo traszka. I nie wyremontują nam tutaj tej drogi. Nie tylko nam, oczywiście mieszkańcom okolicznym przede wszystkim. Ale to tak to wyglądało. Bo gdzieś na horyzoncie jest port przeładunkowy w Gorzowie. Toczą się rozmowy w sprawie aktualizacji strategii rozwoju województwa. Też w nich jako Izba bierzecie udział. Taki port jest planowany w Gorzowie. Przynajmniej są takie koncepcje. To jest realne w pana, w pana opinii? Bo to jest potężna inwestycja. Ale czego mamy się bać? To znaczy na pewno trzeba mieć y, szerokie plany i dalekosiężne. Tego typu inwestycje infrastrukturalne y, to są zadania na dziesięciolecia. A nawet nieraz jeszcze więcej. Wszystkie programy kiedyś były w XIX, XVIII wieku, melioracji różnych terenów, nawodnienia i tak dalej, robione jeszcze za prusów No to przecież to wszystko trwało naprawdę bardzo długo. Różnego rodzaju kanały, które powstawały w XIX wieku w Polsce na Mazurach, tak? Więc tutaj nie możemy w ogóle przykładać do tego miary takiej, no nie wiem, już, nie daj Boże, kadencyjnej, tak? Jasne, no bo wtedy jasne. się nic nam nie opłaca zrobić, prawda? Nic się nie uda. Są kolejne perspektywy. Jest ta polityka właśnie Zielonego Ładu, zeroemisyjności i tak dalej, ale to, to wszystko się, to wpisuje, się absolutnie no jest to zbieżne, tak samo ten transport rzeczny. Poza tym te prace nad strategią są absolutnie niezbędne, już tam nie chcę, po prostu są niezbędne i muszą być prowadzone w dobrym tempie. Wczoraj mieliśmy też kolejne spotkanie z władzami Gorzowa, jako Lubuski Sejmik Gospodarczy, jako prezydium, ta, ta, ta północna część powiedzmy. Rozmawialiśmy też o tym projekcie. Oczywiście on jest uwarunkowany, jak i wszystkie projekty, także odżańskie. przede wszystkim polityką zwiększenia ilości wody w rzece. Tak, no to jak tego cukru w cukrze. Także nie da się zrobić żadnych tych inwestycji w sensie gospodarczym, jeżeli my nie zrobimy nie odpowiednich żeglonaści. retencji, odpowiednich prawda, zbiorników od, od dolnego, od górnego biegu rzeki. prawda? I ten program cały już jest właściwie przyjęty. W, w, I teraz tego robić. Teraz go trzeba robić, konsekwentnie stosować i właśnie nie rzucać piachów w tryby, żeby jeszcze go spowalniać. Czyli jest to możliwe w Jest opinię. to możliwe, aczkolwiek oczywiście bardzo trudne zadanie. No, jeszcze, jeśli chodzi o Radę Rozwoju tutaj województwa lubuskiego, nie ma tam przedstawicieli Akademii w Gorzowie, jest przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy to nie jest? Błąd? W no, sensie na pewno na pewno jest to druga uczelnia Akademia Gorzowska w, w, w naszym województwie, która cały czas no, rośnie, tak i wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, badawczą. I powinna być w sposób oczywisty reprezentowana także w tym gremium. No, z tego co właśnie wczoraj rozmawialiśmy z władzami miasta, stosowne wnioski już zostały skierowane, więc mhm. jest szansa, że. W no bo tak. mówimy o perspektywie czasu i słusznie pan to podkreślił. Jeszcze powiedzmy 15 lat temu Uniwersytet Zielonogórski też miał nad sobą wielki znak zapytania. Dzisiaj mamy wydział medyczny, prawo, centrum technologii kosmicznych budowane za 120 milionów, planetarium Keplera, różne laboratoria. I to funkcjonuje. Ja się pytam jako Gorzowianin, dlaczego takie coś nie może funkcjonować w Gorzowie? Proste. To znaczy, dlatego ja wiem, że skala. projekty duże są absolutnie potrzebne. Też o tym wczoraj rozmawialiśmy, że no, trzeba grać wysoko. Tak? Trzeba Dokładnie. sobie zdawać dalekosiężne cele, nawet dzisiaj <grym> częściowo nierealne, ale, albo tak się wydaje, że nierealne. Być może trzeba etapować. To jest wszystko jasne. Natomiast najważniejszy jest plan i najważniejszy jest jakiś rodzaj Harmonogramu, no w tym przypadku w latach albo nawet w dziesiątkach lat rozpisanego, no jakieś cele strategiczne dla rozwoju miasta. Tutaj myślę, że dobrze się środowisko gospodarcze rozumie z władzami miasta, nawzajem sobie, że tak powiem, staramy swoje doświadczenia, oczekiwania przedstawiać. Także myślę, że idziemy do przodu, wykorzystajmy też właśnie tą aktualizację, a właściwie głęboką, myślę, restrukturyzację tej strategii w obliczu nowej sytuacji przypominam także, czy zwracam uwagę na fakt, że jeszcze do niedawna Mieliśmy taką sytuację, że głównym donatorem środków, jeśli chodzi o rozwój w województwie, był samorząd województwa, tak, prawda? Przez środki De facto administracja unijna. rządowa. No była biedna jak mysz kościelna przez ostatnie wiele lat i, i tutaj te rola inwestora czy, czy, czy donatora była bliska zeru teraz to się dosyć no znaczy nie dosyć się bardzo zmieniło tak te programy centralne i pieniądze rządowe dla województwa czy pros centralnie do projektów tutaj generowanych lokalnie one są ogromne a więc też i ta pula środków i ta inżynieria finansowania wskazanie różnych źródeł jest dużo bogatsze no, i wreszcie, też jest to asum do tego, żeby w strategii rozwoju województwa umieszczać także te zadania, które w oczywisty sposób są uzależnione od środków centralnych, nie tylko od wojewódzkich. No tak się ale dzieje. one muszą być, prawda? Tak, no bo to jest od czegoś musimy zacząć. Tak, to za to nawet są pewne przywileje, nazwijmy to, jeżeli się znajduje taka inwestycja, a później stara się o pieniądze. Tak, no tak, bo to tak. jest na przykład spalarnia w Gorzowie, która jest przed nami, to też jest zapisane w strategii, ale jakby poza kompetencjami Urzędu Marszałkowskiego. to no będzie finansowanie kolejowych, spoza. różnych tak, inwestycji kolejowy. i tak dalej. Natomiast no też myślę, że będzie to doskonała okazja także do, bym powiedział, oceny i ewaluacji dziś wpisanych projektów. Tam ich jest chyba 42. Z tego, co pamiętam, no na pewno istotna część została zweryfikowana negatywnie przez życie, że poza nazwami tych zadań nic się nie wydarzyło i to też może świadczyć o tym, że, że po prostu nie wszystko było tak naprawdę potrzebne, no bo jeżeli ktoś przez 2-3 lata nawet żadnego postępu nie ma, nie wiem, dokumentacja posso, nie tak. powstała, to właśnie czy to jest naprawdę priorytet? Mm -hmm w ślad za tym mógł, będą mogły wejść inne tematy, no a budżet nie jest z gumy, więc jak chcemy coś nowego to wprowadzić, musimy, to tak. coś trzeba wyjąć. No ale słyszał pan, widział pan, że zdaje się pani marszałek rozmawiała z minister Jarosińską-Jedynek w sprawie konkursów z nowej perspektywy i dostała informację, że można ogłaszać konkursy. Więc to, to wszystko powoli ruszy i można planować. Tak, tak. No, harmonogram został z tego co wiem kilka dni temu przyjęty tak. i, i wreszcie to ruszy na początku raczej Miękkie tematy z EFES-u. Bo straszono, jest że nie roku... będzie też wypłaty z pieniędzy unijnych ze spójności. Nie, no, jeśli chodzi o spójność, e, fundusz, jest to fundusz, niezagrożone, fundusz, idzie regularnie, to, to, to. a no, zapewne tak jak wszyscy wiemy i trochę teraz ze względu na tą sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, no, wszystko na to wskazuje, że raczej na KPO poczekamy po wyborach. No, ale słyszałem, że decyzja w, w Trybunale ma zapaść w tym miesiącu jeszcze. Może no. zobaczymy. Daj Boże. Jeszcze nie wiem, jaka? Jeszcze jaka, tak jest. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby przemysłowo handlowej był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej. W Radiu Gorzów.